ten sposób rozwiążemy problemy z brakiem kierowców autobusów. W Gliwicach autonomiczny minibus zaczął przewozić pasażerów. Pojazd porusza się samodzielnie, wykorzystując komputery i czujniki. Czuwa nad tym operator. Pierwsze testy przeprowadzono w Katowicach i Tychach, gdzie pojazd kursował bez pasażerów. Od dziś jeździ po terenie gliwickiego kampusu Politechniki Śląskiej. Kto bał się wsiąść? Sprawdzała Karolina Komada. Dla pana Stefana to ogromny postęp technologiczny. Przyznaje, że 30 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Jedzie spokojnie, cicho, bez żadnych wstrząsów i tak dalej. Także ja by tak się to jechał na nasz dom, jak mieszkamy, to by było jeszcze lepiej. Kursy odbywają się w godzinach od 9 do 15 i potrwają do 15 grudnia, a na testy przyjechali nie tylko studenci, ale też mieszkańcy z różnych części Gliwic. Bardzo przyjemnie się jechało, delikatnie, nie szarpał w ogóle, bardzo przyjemnie, no i informacyjnie informował, jaki przystanek, także jestem zadowolona. Jechałem pierwszy raz, natomiast w ogóle nie czułem, żeby to było coś innego niż standardowy autobus. Zdecydowanie myślę, że każdy, jeżeli podejdzie w ten sposób. To... Trasa prowadzi od rektoratu przez Wydział Elektryczny po Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Przede wszystkim nauczyliśmy pojazd tej trasy, czyli zmapowaliśmy ten teren, jeżdżąc tutaj czujnikami laserowymi. Pojazd wie, jakie obiekty się tutaj znajdują. Podczas jazdy w analogiczny sposób pojazd czujnikami laserowymi obstrzeliwuje teren. Dzięki temu wie, jakie obiekty w przestrzeni się znajdują. Mimo że autobus jest autonomiczny, porusza się samodzielnie, wykorzystując komputery i czujniki, to na razie nad bezpieczeństwem maksymalnie 15 pasażerów czuwa operator. Ja na tym wyświetlaczu widzę wszystko to, co widzi autonomia, widzę też jej plany, czyli wiem, kiedy ona ma zamiar hamować. Jeśli ja widzę, że jakaś przeszkoda będzie przed nami lub już jest, a autonomia jej nie widzi, wtedy ja potencjalnie przejmuję kontrolę. Testy na Politechnice Śląskiej nie są przypadkowe. Jest to szansa dla studentów, którzy mają czerpać inspiracje. Wszystkie kierunki, które są realizowane, na które ogłaszamy co roku rekrutację i w ramach których kształcimy, to można powiedzieć, że one dają takie kompetencje, które w pewnym zakresie pozwalają zespołowo stworzyć taki minibus, bo to jest i kwestia samej technologii, samej konstrukcji, samych materiałów, które są wykorzystywane w tego typu pojazdach, ale też cała elektronika, cała informatyka, systemy sterowania, zarządzania, systemy bezpieczeństwa. W przyszłości minibus może być uzupełnieniem komunikacji publicznej. Kierowcy, którzy znają wyzwania na drogach i przepisy drogowe, mogliby zdalnie kontrolować minibusy.